Wiadukty, remonty oraz związane z nimi utrudnienia to chleb powszedni dla mieszkańców Katowic. A końca nie widać. Teraz rozpoczęło się wyburzanie wiaduktu na drodze S86. Kolejne utrudnienia wzbudzają emocje wśród kierowców i pieszych. Zofia Stasik. Kolejne utrudnienia związane z kolejnym remontem kolejnego wiaduktu. Tym razem dotyczy to drogi S86 w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Sytuacja wzbudza wiele emocji wśród kierowców. To masakra, nie da się jeździć w ogóle. Rozwalili całe Katowice bez sensu. To zdanie podzielają pasażerowie komunikacji miejskiej. Proszę pojechać komunikacją miejską poza pociągami, dostać się gdziekolwiek i zdążyć na czas. Trudno jest zdążyć, bo jezdnia w kierunku Katowic została wyłączona z ruchu. Samochody poruszają się teraz wytyczonymi pasami na drodze w kierunku Sosnowca. I chociaż korki są, zawsze mogło być gorzej. Dobrze, niech robią ten most. Korki trochę będą, a przynajmniej będzie na czym, powiedzmy, jeździć, nie? Myślę, że 5 albo 6 dni ekipie budowlanej starczy, żeby to po prostu zburzyć, a później, powiedzmy, odblokują te drogi. To optymistyczny scenariusz. Przewidywany czas wyburzenia przęseł sięga 10 dni. Jednak nawet to brzmi optymistycznie w perspektywie całego remontu. Jesteśmy na etapie rozbiórki. Nad jezdnią na Sosnowiec już te obiekty rozebraliśmy. Teraz kontynuujemy rozbiórkę nad jezdnią na Katowice. Całość inwestycji powinna zostać zakończona do grudnia przyszłego roku. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace budowlane. Wiadomo jednak, że kierowcy, pasażerowie oraz przechodnie muszą uzbroić się w cierpliwość.